Hej, ludzie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Helena i tak, wracamy. W tym miejscu, ponieważ podjęłam około 20 prób, nawet więcej, nie wiem czy nie 40 prób pokonania go, jednak nie jestem w stanie tego zrobić, jestem widocznie za słaba. Dlatego zamiast tego weźmiemy opcję przyjęcia jego daru. Tak. Witam. Kim jest? Star. Na czym? Dzień. Ta, 29 talentów. Zabrał mi jeden? Chuj jebany, chyba że mi nie wolno jednego. No dobra. Okej, regeneracja wigoru poza walką. Żywotność. Tak. Rzucanie sztyletem. Ciosy we wszystkich kierunkach. Nawet tam na drugi poziom. Minimalny i maksymalny plus jeden. Okej. Odblokowała mi się reszta, dobra. Podwójny skok na pewno. Co tu jeszcze jest? Odblokowałam kontrolowania ciosów przeciwnika. To też. Trzymanie ciosów w plecy. To sobie weźmiemy. Mieczem. Przeciwnikom, tak? To sobie od razu dam na drugi poziom. Żywotność plus 25. To na pewno finezja. To. Te 3. I teraz tak. Co tu sobie jeszcze weźmiemy? Nagła śmierć. To. To. Okej, wow. Ale złoto. Dobra, alchemia i magia to mi już nie będzie potrzebne. To mi się wystarczy. Wow. Sprzed stuleci. Zadanie zakończone powodzeniem. Pewnie byśmy je oblali, gdyby nie to. Okej. Okay. Zaszyfrowany manuskrypt. Okej. Okay. Spróbujmy coś zrobić z tym manuskryptem. Jak nie znajdziemy nikogo, kto by nam mógł go dać, to wtedy zrezygnuję. Naprawdę chciałam zrobić to zadanie, naprawdę chciałam ubić tego gostka, jednak naprawdę to było dla mnie niemożliwe. Może jakbym miała rozdane punkty tak jak mam teraz, to wtedy, ale... Okej. Okay. Język trolla. To nie. Tutaj. Język trolla. Nic ciekawego, co? Dobra. U niego na pewno tego nie dostaniemy. Witaj, złociutki! Powiadam wam, zarzućcie magię! To jawna napaść. Król... Czego chcesz?
Przecież to Radowit ich wysłał, głupcze. Tak. Witaj. Pozdrawiam. Nikt z kim by można porozmawiać, tak? Dobra, ty nie masz nic, tylko jakieś badziew. Ty też nie masz nic. Niech wielka potrójna macie w swej pieczy. Spoko. O, przy okazji. Ponieważ trochę się pobawiłam, ten miecz jest lepszy. Jednak mimo wszystko. Niepotrzebnie pakowałam w niego te dwa, mogłam wpakować w tancerkę. A tancerka już w tym momencie nawet bez tych ulepszeń jest zajebista, więc... Żałuję, naprawdę chciałam... Chciałam, żeby mi się to udało zrobić, ale niestety... Niestety... Pohandlujmy. Ametyst i diamentowy pył, tak? Nie masz nic ciekawszego? Wow! Nie, chujowy. Fajnie wyglądają, ale wszystkie są chujowe. Sprzedajmy mu to gówno. Ja mu go za ile sprzedałam? 200? On chce za niego z powrotem 1000? Przygotujcie się do ostatniej lekcji. Ciacho! Ostatniej? Przecież... Gadajmy z nią, może ona ma coś niższego. Jesteś sprawny. Co ty masz? Gówno masz. Rybę masz. Ryba mnie nie interesuje. Koneta Blian Natalis? Dobra, widać, nie jesteśmy w stanie zrobić tego zadania, niestety. Kurde! Taka jestem wściekła, że nie mogłam pokonać tamtego gościa. Przede wszystkim, ogólnie strategię miałam taką, tylko że ja byłam za słaba. Chodziło o to, że jak mieliśmy to kwadratowe pomieszczenie, nie? W rogach były kolumny. Tam było dużo takich niewidzialnych ścian, które często nas blokowały, co jeszcze utrudniało sprawę. Ale chodziło głównie o to. Ten koleś jest człowiekiem. Na niego najlepiej działa miecz na ludzi. Miecz stalowy. Strasznie słaby jest. Jeden cios w plecy i już przywołuje gargulce. Już nie ma ćwierć życia ponad. Więc naprawdę. Przywołuje gargulce trzykrotnie. Kiedy straci 25% zdrowia, kiedy straci 50% zdrowia i kiedy straci 75% zdrowia. Doszłam do fazy drugiej, wtedy mnie zawsze zabijała kurwa. I to nie za każdym razem mi się też udawało dojść do tej fazy drugiej. Gdy to było tak, że strategia działa na takiej zasadzie, że ja dochodzę do tej drugiej fazy, kiedy zbieram mu 50% życia i on przywołuje gargulce i wtedy umieram i to by się zdarzyło kilka razy z rzędu, to ja bym dalej próbowała. Natomiast w momencie, w którym mi się raz na 4 czy 5 prób uda dojść do momentu, w którym zbiję go do 50% życia, to jest niemożliwe. Ogólnie chodzi o to, zasadę, moim zdaniem strategia na niego jest taka, żeby przywołać pierwsze gargulce, unieruchomić pierwszego, zabić drugiego gargulca, unieruchomić pierwszego gargulca Jirdenem, zabić drugiego gargulca, ewentualnie pierwszego. Najlepiej jest stanąć im za plecami i napierdalać w plecy, ponieważ masakryczne obrażenia zadajemy im, jak ich ciachamy po plecach. Wtedy, jak zabijemy gargulce, nawalamy gostka, wtedy przywołuję znowu gargulce, jeszcze raz, Jirden, nawalamy gargulce w plecy i gostek. Strategia jest dobra, ponieważ bardzo, bardzo szybko umierali. Niestety w momencie, w którym ja zabijałam jednego, drugi do mnie doskakiwał i machał łapami, ja już umierałam. I to było... Te gargulce były słabsze, jak z nimi walczyliśmy na tym... wykonując zadania o gargulcach. Naprawdę, tam są dwa gargulce. My walczyliśmy z czterema gargulcami. Z czterema gargulcami szło nam 10 razy lepiej niż z tymi dwoma od niego. Te gargulce są o wiele silniejsze i o wiele trudniej je pokonać. Nie wierzycie, sprawdźcie po prostu sami, ale jest tak, jak mówię, niestety. Więc taka jest moja strategia. Uważam, że to jest bardzo dobra strategia, ponieważ działa. O, jak unieruchamia jednego z trzech przeciwników i do tego jeszcze silniejszego przeciwnika. Trzeba po prostu umiejętnie omijać i trzeba mieć bardzo duże, bardzo wykokrzone umiejętności. Nie mam wszystkie. Niestety gra jest krótka i nie pozwala nam wykokrzyć się odpowiednio, ponieważ powinniśmy mieć mniej więcej drzewko rozwoju walki mieczem takie rozwinięte, jak ja mam teraz, w tym momencie. I rozwinięte drzewko znaków do połowy.
A sami widzieliście, że każde zadanie poboczne, jakie mi się nawijało pod ręce, wykonywałam, więc no, wyższego poziomu w tej grze się no, pewnie zawalcie da się mieć poziom 2, ale to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę się trzeba postarać, więc niestety ja nie jestem w stanie wykonać tego zadania. Może ktoś inny jest w stanie. Czarnego kota. Okej, okay. Jesteśmy tu. Vernon Roche. Sheila Fitz. Idziemy tu. Idziemy do Sheila. Nie do Beża! Sowy! Wybacz, Roche. Ale Gerwan tu przyszedł po Triss. I oczyścić się z zarzutów. Ale przede wszystkim po Triss. Więc. Chcesz czy nie? Tak jest, panie. Jeśli mysz się prześlizgnie, zapłacicie za to głowami. Kogóż to ja widzę? Wiedźmin. Witaj. Nasze drogi często się krzyżują. Zbyt często. Czego tu szukasz? Triss Merigold. Czarodziejka w Nilfgaardzkim obozie? Fistech wypalił ci rozum. Opuść to, synku. Masz tupet, Geralt. Idziemy. Ostatnim razem poszłam z Vernonem. Jeden fałszywy ruch i wasz ambasador już nigdy nie ujrzy słońca Nilfgaardu. Moi ludzie nie wypuszczą cię stąd żywego. Chyba że ich o to poprosisz, pośle. A wierzę, że poprosisz. Renuald Ebb Madsen otrzymał rozkazy od samego cesarza. Prędzej umrze, niż wydać Merigold. Trudno, niech umiera. To nie on. Z drogi wszyscy, albo starzec zginie! Ani kroku! Nie żartuję. Wiem doskonale. Nie wahaj się. Zabij go, bo my się stąd nie ruszymy. Renuald! Ten, kto przyniesie mi głowę Wiedźmina, dostanie order zasługi. Ale ambasador Fitz Esterlen. Wasza ekscelencjo. Rozkazy ze stolicy. Na miejscu tego gościa. No to teraz was wszystkich pozabijam. Strzelałabym w dłoń Gerwanta. Na co czekacie? Brać go! Człowieku, ja mam tancerkę. Jesteś martwy, ty też. Proszę cię bardzo. Trzy ciosy. Zdychaj się! Jebana kurwa. Proszę cię bardzo. Chodź tu, chodź tu. Pięknie. Schowaj mi to. Okej. Okay. Kliknęłam. Wierzę, że nie powinnam. Drugi list emisariusza Sheila Fitz Ostendera do cesarza. Do rąk własnych jego cesarskiej mości cesarza Nilfgaardu po wizycie u Foltesta, niech mu ziemia lekko będzie, zgodnie z planem odwiedzam Henselta i przekładam mu ofiarę waszej cesarskiej mości. Skłócony to naród, król niepewny, szlachta dzika. Sympatia zmienia się z nastrojem raz po raz. Rozgrywka z nimi to żadna polityka. Renuald Ab Madsen, również sarka na barbarzyńską północ. Ośmielam się wątpić, czy posłanie go tutaj było dobrym pomysłem. Wasza cesarska mość wie, że nie ufam temu człowiekowi i podejrzewam, że coś przede mną ukrywa. Sługa waszej cesarskiej mości, Shilard Fitz Ostenreld. Okej. Okay. Wiecie, że właśnie zaczęliśmy kończyć zadanie? Kończyć grę? Brama zamknięta. Musi być inna droga. Zaraz!
No chodź tu. Pięknie. Dasz ale tu zaskoczyć czy nie? No. Źle pokładasz swe nadzieje, chłopcze. No, weź mi wyjdź z tego. Strasznie długo trzeba czekać, aż on przestanie chcieć się bić. Żeby to czekała na mnie. Naprawdę myślałeś, że możesz tu sobie po prostu wejść? Dajcie cesarzowi powód do dumy! Zabić go! No chodźcie. Niech żyje teraz! Szeregi cesarskiej armii są niezliczone! Z pewnością. Za nie! Uparte z ciebie zwierzę, Nordlingu! Zdychaj się! Wilku, jak już. Nogi, nie mam czasu. Gdzie jest tamten? Uciekł! Się boi się! Wejdź! Gratuluję, Wiedźminie. To byli moi najlepsi ludzie. Jeżeli nie chcesz skończyć tak jak oni, uwolnij Triss. Zadziwiasz mnie. Jak można narażać życie dla wiedźmy? Powiedzmy, że jest mi bliska. Tak myślałem. Kochasz ją. Inaczej byś się tak nie narażał, ale nie wiesz o niej wszystkiego. O czym mówisz? Twoja przyjaciółka i pozostałe wiedźmy spiskowały przeciwko waszym władcom. Wiem, że wiedźmy spiskowały, ale jakoś Triss? Szczerze powiedziawszy, wątpię. Cały czas była przy nas, więc... Łżesz. Tak myślisz? Triss była wierna koronie. Głupiś. Tak to jest, jak cycki odbierają rozum. Nie przekonałeś mnie. W tej chwili nie ma to już znaczenia. Dzięki naszej pogawędce moi ludzie ściągnęli posiłki. Może wreszcie zaczną walczyć jak mężczyźni. Czas, żebyś poznał prawdziwą siłę cesarstwa. Okrążyć go! Niech żyje cesarz! Ty kurwa! Jebany kurwa! Kuśni, gin szmato! Kurwa, jebany bojowy czarodziej chuj mu w dupę! Przenosicie hańbę cesarstwa! Gin jeden z drugim, gin kurwa, gin! Proszę. Nie mam mocnych na Gerwanda. No. Wiecie co? W następnym odcinku go pokonam. A co? Taka będę wred. Ha, ha. Nie tylko ja będę cierpieć. Kurde, ty go chciałam pokonać. Ale dobra. W tym miejscu podziękuję wam za uwagę. W następnym skończymy sobie grę prawdopodobnie. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.